A przy naszym telefonie jest już pierwszy gość, pan doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia, a także były główny inspektor sanitarny kraju. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Słyszał pan te słowa wypowiedziane przed rokiem przez dyrektora generalnego WHO. Przygląda się pan działalności Światowej Organizacji Zdrowia. Jak pan ocenia właśnie działalność tej organizacji przez ten ostatni rok pandemii? No, przyglądam się z przerażeniem, jak chyba wszyscy, którzy mają dostęp do mediów informujących bez specjalnego zniekształcenia informacji. Chcę powiedzieć, że liczne deklaracje pana dyrektora i jego ludzi, a nawet niedawna wizyta w Chinach, gdzie mieli ustalić przyczynę wyjścia na świat tego nieszczęścia, spełzły na niczym. Po prostu za każdym razem nowe objawienie ustępuje kolejnemu i tak dalej, więc mamy do czynienia z zapętleniem nieustannym. To się potem odbija na działaniach osób, które uważają, że Światowa Organizacja Zdrowia w niektórych sprawach ma rację, w innych nie ma racji. Jak choćby w naszym przypadku Polski, Światowa Organizacja Zdrowia wyraziła swoje zastrzeżenie co do skuteczności masek, wyraziła swoje wątpliwości co do poważnego traktowania testu PCR będącego podstawą wszystkich działań przeciwepidemicznych. Jeżeli nie są powiązane te badania testowe z obrazem klinicznym, to są właściwie bezwartościowe, o czym wszyscy wiemy od dawna, więc akurat tego nasze władze nie podjęły. Natomiast podejmują inne pomysły. Ale też ten najgorszy pomysł, jakim jest segregacja ludzi, jakim jest wydawanie jakichś paszportów do normalnego życia, też zostało potępione przez Światową Organizację Zdrowia, która przecież ma swoje oddziaływanie na cały świat, a wcześniej przez Radę Europy, jeśli chodzi o samą Europę. I to wszystko nie boli naszych decydentów, tylko to wybierają takie typowe cherry picking, wyciąganie tego, co się chce, najlepsze z tego tortu, który jest podany, aby służyło to jakiejś ideologii. No więc możemy powiedzieć, że zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, nie kierując się obiektywną nauką, obiektywną oceną sytuacji, mamy narzędzie epidemiologiczne, przyjęte przez świat dawno, stosowane w bardzo wielu sytuacjach, które nie są wykorzystywane. Natomiast w naszym przypadku jeszcze jest to pogorszone przez wybieranie rozmaitych takich przesłań z WHO, które pasują do ideologii rządzących w Polsce, a odrzucanie tych, które nie pasują. Panie doktorze, jeżeli patrzymy na działalność Światowej Organizacji Zdrowia i Chiny, bo tutaj pojawiło się także dużo kontrowersji odnośnie właśnie dyrektora generalnego i jego powiązań z Chinami. Jak pan patrzy tutaj na tą korelację WHO, a koronawirus i pandemia i Chiny? No niewiele się zmieniło od czasu, jak się ujawniły związki pana tego właśnie Tedrosa z Komunistyczną Partią Chin, jeszcze wcześniej pewnie związane z jego aktywnością terrorystyczną, ludobójczą w Etiopii. Potem była nadzieja, że misja wysłana do Chin ujawni cokolwiek, ale przecież spełzła na niczym, jest wyszydzona przez wszystkich odpowiedzialnych ludzi na całym świecie, były zmarnowane pieniądze. Trzeba też powiedzieć, że prezydent Trump, którego się udało którzy stoją za resetem światowym, odsunąć od władzy, zakazał wydawania pieniędzy podatników amerykańskich na Światową Organizację Zdrowia. Tę pustkę natychmiast wypełnił pan William Gates. Panów w Pekinie, to mam jeszcze pan Tedros bardzo istotnego w wprowadzaniu nowego ładu, pana Williama Gatesa. No, jego perspektywy rozwoju ludzkości, tego rozwoju, który się wiąże z modyfikacją genetyczną człowieka, z transhumanizmem, z
projektem HAL+, już pomijając to, co się wiąże z klimatem, czyli zasłanianie promieni słonecznych jakimiś wynalazkami. No to są wszystko historie, które na pewno, zanim skończą się fiaskiem, będą kosztowały ogromne rzesze ludzi, życie, zdrowie i majątek. Ale powiedział pan, wejdę w słowo, powiedział pan o tej wyprawie Światowej Organizacji Zdrowia, przedstawicieli WHO do Chin. Powiedział pan, że spełzła na niczym, dlaczego i została wyśmiana? No ona nie doszła do żadnych dokumentów. Pokazywane są takie zabawne zdjęcia, gdzie ktoś robi przez okno telefonem komórkowym fotografie, no ale przecież dostęp do dokumentów, do ksiąg laboratoryjnych, no jest równie ważny w stosunkach międzynarodowych między Światową Organizacją Zdrowia a Republiką i też na przykład u nas. No, u nas się nie mogę doprosić, żeby Państwowy Zakład Higieny wykazał się wynikami kontroli laboratoriów i pokazał, czy pozytywnie pozytywne wyniki PCR to są w wyniku tych wszystkich czynności, które przekraczają 45 cykli denaturacyjnych, czy może około 25, gdzie są wątpliwe dodatnie, a gdzie są fałszywie na pewno dodatnie. I to jest warunek, jeżeli nie będziemy tego wiedzieć, jak laboratoria zdiagnozują zakażenie SARS-CoV-2, to nigdy nie opuści nas wątpliwość, czy nie ma manipulacji wokół danych, które powodują na przykład unieruchomienie całej obsługi turystyki w województwie pomorskim. Tak, panie doktorze, mówi pan o PZH, że nie może pan się doprosić o wyniki badań. Rozumiem, że to jest jakieś objęte klauzulą tajności. Czy... A do czego? Płacimy za to. Przepraszam bardzo. Jako podatnik publicznej jest to wymóg światowy, tej unijny, gdzie ta informacja publiczna musi być udzielona w ciągu miesiąca. Proszę bardzo, tutaj nie widzę żadnego powodu, żeby się czyli ktokolwiek mu zasłonić jakąś tajemnicą. Pan, a jaka to tajemnica? Wątpliwość, ilość i jakość tych testów, które dają nam wyniki przez Ministerstwo Zdrowia publikowane, że tutaj może być coś niedokładnego? No nie niedokładnego. Jeżeli mamy na poziomie 405 cykli denaturacyjnych wynik uzyskany pozytywny, to jest oczywisty sposób fałszywie dodatni. Więc jeżeli tak się ustawi te badania, no to wtedy możemy ogłosić, czy na terenie pomorskiego, czy zachodniopomorskiego, czy małopolskiego strefę czerwoną i wykończyć wszystkich właścicieli obiektów turystycznych. Z kolei na przykład Chorwaci mają ten przywilej, że do nich Niemcy pojadą do 5 czy tam 4 powiatów, które Niemcy uznali za możliwe do zezwolenia swoim mieszkańcom, swoim obywatelom jako cel turystyki, a nie pojadą do Pomorskie. No to jest chyba proste zupełnie, że jeżeli nie sprawdzimy, na jakiej podstawie określa się takie czy inne strefy, takie czy inne wydaje zarządzenia, to nigdy nie będziemy wiedzieć, czy nie ma w tym manipulacji. Ja chcę tylko tutaj wyraźnie powiedzieć, że w ciągu 13 dni, które oddziela od siebie rozporządzenie w sprawie wymagań noszenia masek i poprawione po 13 dniach, czyli 10, osób, które miały przewlekłą obturacyjną chorobę skrzeli, POHP, mogło ubyć 500 osób, dlatego że na 14 tysięcy zgonów z powodu POHP jest liczonych w ciągu roku w Polsce, a tutaj 26 lutego pan minister zarządził, że tylko ludzie, którzy mają tam niesprawności rozmaite intelektualne i nie mogą sobie założyć maski, są zwolnieni z noszenia masek. Wszyscy pozostali mieli nosić i dopiero po 13 dniach to zmieniono w ten sposób, że uwzględniono również choroby układu oddechowego, układu krążenia, neurologiczne i tak dalej. No proszę sobie wyobrazić, jaka niesamowita, bym powiedział, brak kompletnego zrozumienia medycyny, brak tego zrozumienia, że ludzie są różni, że nie wszyscy są kategorii A wojskowej, że nasz naród składa się z ludzi o bardzo różnym stanie zdrowia, w tym
takich, dla których noszenie maski może być zabójcze. Dobrze, i teraz wróćmy już do Polski. Teraz wróćmy, no, tak, mówi, no, pan o, mówi pan o Polsce oczywiście, tak? Mamy rok pandemii, rok podsumowujemy dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten czas, jak pan ocenia te poszczególne właśnie obostrzenia, bo pamiętam, jak rozmawiałam z panem niecały rok temu, czy niemalże rok temu, i pan był za tym właśnie, żeby nosić maski, że one są potrzebne, że to zmniejsza liczbę zakażeń. Jak pan z perspektywy roku patrzy na te kolejne obostrzenia i na te kolejne restrykcje, które są nakładane przez rząd? Z perspektywy roku nie zmieniam opinii co do tego, że każda tkanina, która w jakiś sposób zmniejsza dawkę zakaźną, jest o tyle korzystna, że powoduje, tak, no, to można porównać z wariolizacją, czyli takim zaszczepieniem na ospę osłabioną dawką zakaźną. I nadal się tego trzymam. Uważam, że ludzie, szczególnie ci, którzy są bardzo podatni na efekty zakażenia, powinni się w ten sposób chronić. To nie znaczy, że trzeba przypisywać masce zdolność filtrowania jakiegokolwiek skutecznego, że należy dążyć do tego, żeby ludzie na świeżym powietrzu, jeżeli nie plują sobie w twarz, zasłaniali wrota zakażenia. Jak i też uważam, że to wszystko, co przyniósł nam miniony rok, a w szczególności ocena biblioteki kokrejnowskiej, Cochrane Library, która decyduje o tym, co jest medycyną opartą o dowody, a co nie jest. W jej materiale z listopada ubiegłego roku jest wyraźnie napisane, że maski nie zmniejszają ryzyka zakażenia. W związku z powyższym tego wcześniej nie było. Były doniesienia inne, na przykład w Lancecie, pokazujące różne efekty noszenia masek. Potem były badania zrobione w Gwinei Bissau i w Indiach, a potem w Danii, a te duńskie wykazały, że w tym układzie społecznym, jaki jest w Europie, maski są nieprzydatne. Więc ewidencja, no właśnie, zmieniła więc, się więc, i narastała. I więc nadal jak my mamy się tym wszystkim odnaleźć? No my mamy się trzymać medycyny, tak? My nie mamy się trzymać ideologii, której zadaniem jest wyszczepienie i wręczenie ale każdemu. Ale mówi pan doktor o badaniach odnośnie skuteczności masek, raczej ich nieskuteczności. No to skuteczność jak? Masek jest taka, jak mówię, no to jest ocena generalnie, powinna być przyjęta tak jak każdy inny dogmat aktualnie panujący w medycynie. Te dogmaty się zmieniają. To my wiemy, że to 7 lat nawet się zmieniają prawie wszystkie, ale weźmy pod uwagę tylko to, że od tamtego czasu, kiedy rozpętano histerię wokół zakażeń. Prawdę mówiąc, najgorszy skutek przecież tego wszystkiego to jest mega stres, który niszczy ludzi. Są już dowody na to, oparte zresztą o badania koneksomu modelowanego predykcyjnie. To jest, warto sobie poszukać w internecie, co to jest konektom i modelowanie predykcyjne i jak dają się wyróżnić już neurowskaźniki wskazujące na to, jak stres fatalnie wpływa na ogromne populacje. Mamy do czynienia przecież nie tylko z ludźmi starymi, którzy są pozbawieni kontaktu z rodziną, po prostu uwięzieni, potem zabrani do szpitala i tam w sedacji poddani po respiracji i niestety kończące się smutnym skutkiem. Mamy młodzież, dzieci, mamy dorosłych, nawet to wszystko, co się dzieje, co się wiąże ze stresem, już jest wyliczone, jeśli chodzi o prokreację. No prokreacja spadła w bardzo wielu krajach. Ludzie w stresie, ściśnięci w tych swoich domach, mieszkaniach, nie są w stanie myśleć o niczym innym, niż tylko o tym, że są zagrożeni. Więc panie doktorze, to jakie są te główne czynniki rozpowszechniania się COVID, choroby COVID wśród ludności? Jakie są te czynniki, które wpływają, warunkują to, że ona się rozprzestrzenia w takim, a nie w innym tempie? Choroba jest kropelkowa. Ona jest chorobą przenoszoną przez powietrze i zawieszone No to może te restrykcje są potrzebne, które wdraża Ministerstwo Zdrowia. Ale teraz mamy dowody empiryczne. Medycyna jest nauką empiryczną. Trzeba pokazać, że to rzeczywiście pomaga. No nie wykazano, że pomaga, że gdziekolwiek lockout
posłużył, lockdown posłużył do ograniczenia zakażeń, że jeżeli mówimy o wyłączeniach gospodarki poszczególnych terenów czy sektorów, no to nie ma dowodów na to, że to pomaga. Mało tego, literatura przeciwna lockdownowi jest powszechnie znana. Ona jeszcze pochodzi od Donalda Hendersona i była powtórzona przez bardzo wielu epidemiologów ostatnio. I dlatego też nie widzę tutaj w skali epidemiologicznej, nie indywidualnej, w żadnym przypadku dowodów na to, że lockdown jest potrzebny. Robiono badania również w mieszkaniach z ludźmi zakażonymi, z udziałem dzieci, z udziałem starych osób i tak dalej. I to wszystko słabo potwierdza potrzebę tego rodzaju zachowań. Natomiast wiadomo, że nie tylko stres, ale też oderwanie człowieka od możliwości spędzania na świeżym powietrzu w ruchu co najmniej pół godziny dziennie, wystawianie się na promienie słoneczne pogłębia deficyt witaminy D3, której niedobór jest charakterystyczny dla ludzi chorych na COVID-19. To podsumujmy, panie doktorze, to lockdown by pan zlikwidował, ale już dystans społeczny i maski powinniśmy jednak zachowywać. To znaczy, no maski już powiedziałem przed chwilą, że to jest przeciwne aktualnemu stanowi wiedzy medycznej opartej o dowody, więc maski nie. Maski, lockdown nie. W tym rozumieniu, o którym wcześniej mówiłem, że zmniejszają dawkę zakaźną, jeżeli no to jest moje przekonanie, muszę powiedzieć osobiste, może się mylę w tym zakresie, ale jeśli chodzi o na przykład leczenie, tak? Właśnie wygrała teraz grupa lekarzy w Piemoncie sprawę przeciwko ministrowi zdrowia, który nakazał pacjenta w domu czujnie obserwować i podawać pacjentowi ibuprofen albo paracetamol, albo tam inne środki niesteroidalne. A więc i wtedy, jeśli się pogorszy, to do szpitala ciupasem. No i ci lekarze się zebrali i ustalili, że można podać sprawę do sądu i wygrali sprawę w sądzie, także mogą badać pacjenta w domu i leczyć pacjenta w domu. Tymi lekami, które na przykład i rozumiem, w Polsce że takie są zakazane. Coś, takie coś sugerowałby pan w Polsce. Ale zdecydowanie, no bo przecież to jest zupełnie oczywiste. Nie wozić pacjenta na przykład z Czech w stanie krytycznym, tylko leczyć wcześniej, niezgodnie z tym, co ministrowie zdrowia wyssani z palca, jeśli chodzi o określenie zdrowia, sobie życzą w Unii Europejskiej, tylko po prostu leczyć w domu. Być może kolegów włoskich przykład poruszy wszystkie inne sumienia lekarzy, innych lekarzy w Europie. Oby tak było. Bardzo dziękuję. Pan doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, były główny inspektor sanitarny kraju. Dziękuję za rozmowę. Zdrowia życzę tej wiosny. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.